Cześć kochaneczki, dzisiaj nieco znowu o jakości ekspresów, dlatego że strasznie ubolewam nad tym, czego doświadczam w ostatnim czasie, a mianowicie przyzwyczaiłem się po prostu do jakości przede wszystkim tych dwóch ekspresów, czyli Minimy i Vezuviusza. I szczerze mówiąc, to nawet dużym zaskoczeniem jest dla mnie, że dzisiaj ekspresy potrafią się zachować w tak karygodny sposób, czyli włączamy ekspres, czekamy aż osiągnie właściwą temperaturę, otwieramy grupę zaparzeniową, a z tej grupy bucha po prostu par. Cholera jasna. No wiecie, to jest po prostu sytuacja, która pokazuje, że taki ekspres nie radzi sobie ani z temperaturą, ani z ciśnieniem i że w związku z tym oczywiście w sposób drastyczny wpływa to na jakość ekstrakcji kawy, a tym samym oczywiście na to, co na końcu otrzymamy w tym, czyli w filiżance. No i co wam mogę powiedzieć? No po prostu mogę wam powiedzieć, że przyczyniłem się do tego, że żadna para nie buchała, nie bucha i nie będzie buchać z takiego urządzenia jak Minima. Może to też dlatego, być może to spowodowało też, że zafascynowała mnie jakość ekstrakcji tego ekspresu, ponieważ jest fascynująca. Oczywiście tam różni ludzie różne rzeczy wymyślają, na co zwracam uwagę szczególnie na tą pompę, że jest pompa wibracyjna, czy tego typu historie, natomiast absolutnie Minimie nie przeszkadza to dokonać ekstrakcji doskonałej. Natomiast te różne inne ekspresy, nawet jeśli mają inną pompę, typu rotacyjną, bo o posiadanie pompy takiej, jaką posiada Vezuvius, no to już niewiele ekspresów na świecie możemy podejrzewać. Bardzo niewiele. No i ona cudownie radzi sobie oczywiście z tą ekstrakcją. No oczywiście zdarzają się inżynierowie z prawdziwego zdarzenia. No i właśnie dzięki temu, że te urządzenia konstruowane były przez inżyniera z prawdziwego zdarzenia, czyli nie takiego gościa, który postanowił, że teraz to on będzie montował ekspresy do kawy po prostu i sam na tym zarabiał, a nie patrzył, jak inni zarabiają, jak niektóre na przykład niemieckie marki, bo teraz już nawet są dwie takie niemieckie marki z włoskimi ekspresami. Natomiast ostatnio miałem do czynienia z ich ekspresem, co mnie dosyć smutno zaskoczyło, dlatego że nie spodziewałem się, że po takiej 3-literowej firmie, że to aż tak źle wygląda po prostu, że para buch, koła w ruch, po prostu jakby to był parowóz, kurczę, to przecież jest ekspres do kawy, a nie parowóz. No i cholera, bardzo przypomniało mi to takie już dosyć wiekowe ekspresy. Fiorenzato, nomen omen, nie mynki, ekspresy. Ci, co historię kawy znają troszkę głębiej niż tam ostatnich kilka lat, to wiedzą, że tak, istniała taka marka produkująca zarówno młynki, jak i ekspresy do kawy. Fiorenzato właśnie. Potem oczywiście tam historia wyglądała w ten sposób, że inna firma kupiła jakby tę część praw do marki obejmującą młynki. No i tak powstało Fiorenzato, które dzisiaj znamy, produkujące młynki. Natomiast jego druga część, że tak powiem, ostała się. No i potem w wyniku takiej koncentracji branżowej, czyli połączyło się tam kilka firm z branży, to Fiorenzato trafiło do tej grupy właśnie nowej. No i oczywiście do dzisiaj funkcjonuje. Funkcjonuje jak funkcjonuje, czyli w taki sposób, że nawet nie wiemy, że istnieją ekspresy marki Fiorenzato. Natomiast wracając do samej jakości, no to te Fiorenzato sprzed 20 lat powiedzmy, nie mają kompletnie kontroli nad temperaturą. Czyli oczywiście dosyć łatwo możemy to kontrolować, mierzyć i tak dalej, sobie sprawdzać, weryfikować samodzielnie.
co tam się w tej grupie dzieje, jakie tam jest ciśnienie, jaka tam jest temperatura i tak dalej. No i widzimy, że w przypadku takich ekspresów to albo ta temperatura jest za niska, dużo za niska i oczywiście w miarę jeszcze korzystania z ekspresu, czyli robienia kaw, ona może mieć tendencję tylko w dół, a nie w górę, skoro maksimum osiąga na przykład 70 stopni na grupie, no to, to wiecie, jak zaczynamy tą kawę robić, woda płynie, to oczywiście powoduje to, że ta temperatura będzie jeszcze niższa niestety, a nie wyższa. W innym przypadku, takiego trochę już większego modelu, podobnie jak w tym przypadku tego 3-literowca, z którym się ostatnio spotkałem, to jest tak, że ekspres, nie wiem, grzeje się 5 czy 10 minut, był nieużywany, otwieramy grupę, a on wali parą i to nie tak, że jest buch i leje się woda, tylko jest buch, leje się woda, a para bucha przez następną minutę, dwie czy trzy. To jest po prostu... Das ist unmöglich, jak mówią Rosjanie. Natomiast... No i właśnie takie zderzenia z tego typu jakością są dosyć szokujące dla mnie, dlatego że... Wiecie, no... Ja znam inżynierów z prawdziwego zdarzenia i wyłącznie z takimi sprzętami w ostatnich kilku latach miałem do czynienia. Poza tymi serwisowanymi oczywiście, którymi się specjalnie nie ekscytuje, ale że to zjawisko jest tak powszechne, tak szerokie, no to kurczę, jakoś trudno to pominąć czy pomijać. No oczywiście sam rozumiem, coraz więcej uczę się też, jakby moja wiedza jest coraz szersza, możliwości porównania coraz większe, bo mam do czynienia z coraz większą ilością sprzętów, różnorodnym sprzętem i różnorodnymi sprzętami. No i to daje taką no, zdecydowanie szerszą perspektywę po prostu porównania, wyciągania wniosków, ocenienia jakości na pierwszy rzut oka, czy na drugi, trzeci i dziesiąty rzut oka oczywiście. No i tak to kurczę wygląda. No, my trochę już gadamy, to chciałem Wam tak dla przykładu pokazać, że tu naprawdę w ogóle nie ma takiej akcji, że bucha para z grupy po tym, jak my ją otworzymy. No to patrzcie sobie. Nie ma żadnej pary. Żadnej pary. Ekspres grzeje się od kilku godzin. I nie ma żadnej pary. Poza tym, że trochę paruje woda oczywiście, bo ona ma tam 96 czy 97 stopni. W związku z tym jakieś tam minimalne odparowanie tej wody jest. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo skoro już przy tym jesteśmy. To zrobimy sobie kawę. Żeby nie było, że tylko tutaj jakieś suche wodotryski będziemy organizować, ale jak już tak sobie rozmawiamy, co mnie trochę dziwi, bardzo, że ta jakość wciąż jest tak fatalna po prostu. Bo wiecie, teoretycznie potrzebujemy panować nad dwoma parametrami po prostu, jeśli chodzi o ekspres do kawy, czyli nad ciśnieniem i temperaturą i ich stałością w trakcie ekstrakcji. No ewentualnie nie stałością, jeśli to jest ekspres dźwigniowy albo profil dźwigniowy na ekspresie niedźwigniowym. Wiem, że to już trochę zawiłe, ale chyba już to tłumaczyłem, a jeśli nie, to jeszcze wytłumaczę. No i o to, że tak jak na przykład Vezuvius ma pompę pracującą w zakresie od 2 do 12 barów, no to powoduje to, że możemy sobie budować profile, w tym profil dźwigniowy po prostu. No i jakby dlatego on się zmienia. Normalnie oczywiście na typowym pompowym ekspresie wygląda to w ten sposób, że pompa pompuje ciśnienie do 9 bar i tam je utrzymuje po prostu. Nie wiem, czy uda mi się Wam coś pokazać, ale chętnie pokażę Wam, co to jest prawdziwe espresso.
To jest prawdziwe espresso. Z Wezuwiusza. Yo, give it away. No i jakby te dwa parametry chcemy utrzymać podczas całej ekstrakcji. Oczywiście nie wszyscy też wiedzą, jak funkcjonuje grupa E61. Wszyscy się ekscytują, grupa E61, grupa E61, ale ona też ma swoją charakterystykę. A mianowicie niektórzy producenci przy standardowo zbudowanej grupie E61, wasze zdrowie, albo przynajmniej sprzedawcy tych producentów, mówią wam, że ekspres ma preinfuzję. Ale on nie może mieć preinfuzji. Ponieważ grupa E61 zbudowana jest w taki sposób, że otwiera się przy 4,5 bara. A cóż to znaczy? Ano znaczy to, że kiedy otwieramy grupę, jakby dajemy jej możliwość otwarcia się, to ona się jeszcze nie otwiera. Bo dopiero w momencie, kiedy w grupie zbuduje się ciśnienie 4,5 bara, to ona się otwiera i woda zaczyna płynąć do prysznica. Wcześniej nie płynie. Czyli nie ma żadnej preinfuzji. Dlatego, że jak się przy 4,5 bara otworzy, to się natychmiast buduje do 9 po prostu. I to 9 trzyma, o ile jest w stanie utrzymać oczywiście. Czerwony bourbon, szanowni państwo. Czerwony bourbon z Brazylii. Specialty coffee. Ale nie chcę być nieelegancki, bo teraz wylizuję filiżankę, albo przynajmniej wycieram ją palcem i palec oblizuję. Ale dobra, nie będzie. Niech będzie, że dziś się powstrzymam przed was. Albo dla was, żeby nie było zbyt obleśnie. No dobra, w każdym razie, jeśli jest w stanie utrzymać to ciśnienie, no to powoduje też oczywiście, że czegoś takiego jak preinfuzja to nie ma. Żeby była preinfuzja, to trzeba by to ten zawór, który otwiera się dopiero przy ciśnieniu co najmniej 4,5 bara, trzeba wyciągnąć po prostu, żeby ta woda mogła płynąć od razu przez grupę. No ale z kolei, jeśli mamy tam pompę, która nie wydala, no to będzie znowu problem taki, że będzie problem ze zbudowaniem tego ciśnienia 9 barów. No, wiecie, no różne się znowu z tego tytułu mogą stworzyć problemy. W związku z tym no, zwykle to jest standardowa grupa. Oczywiście Wezuwiusz już nie ma takiego zaworu, ponieważ to byłoby kompletnie bez sensu w przypadku ekspresu, który ma pompę pracującą w przedziale od 2 do 12 barów. I możemy sobie swobodnie tą preinfuzję, nawet bardzo długą, jak w tym przypadku, ustawić. Robimy profil dźwigniowy, czyli mamy bardzo długą preinfuzję, potem zaczynamy od najwyższego ciśnienia, a potem stopniowo z tym ciśnieniem zjeżdżamy w dół. No, też już to chyba tłumaczyłem, o co chodzi w ekstrakcji kawy, kiedy co się ekstrahuje i na czym nam najbardziej zależy, co stanowi jaki smak i jakby która część o czym w naszej filiżance stanowi. Właśnie dlatego tak ten profil dźwigniowy, jakby maszyna dźwigniowa została wymyślona, wydaje się naprawdę w rozumieniu tego, w jaki sposób przebiega ekstrakcja kawy, choć wtedy, chyba to był koniec lat 40., wygląda na to, że takiej wiedzy niby nie posiadano, ale być może po prostu ludzie jeszcze wtedy czuli smak w odpowiedni sposób i tylko dzięki temu skonstruowali maszynę, która działała dokładnie tak jak trzeba ze względu na ekstrahowanie kawy, jej frakcji po prostu tego, co wlewa się do naszej filiżanki w czasie ekstrakcji kawy właśnie. No, się teraz rozwinąłem, a jeszcze wypiłem tak dobrą kawę, to już w ogóle, ale przepraszam, będę się troszkę dyscyplinował. Mieliśmy rozmawiać o jakości kawy i ekspresów. No i właśnie mam nadzieję, że troszkę na ten temat powiedziałem, nie będę się zbyt dużo rozwijał, dlatego że wyszłoby z tego długie nagranie, a tego nie chcemy, bo pewnie by mi tego nawet YouTube nie pozwolił tam gdzieś zamieścić albo coś takiego, no, o ile to zamieszczę oczywiście. Natomiast właśnie tak to wygląda. Pokażę wam, jeśli będziecie chcieli, to pokażę wam też po prostu, jak wygląda właśnie minima po wygrzaniu nawet godzinnym czy dwugodzinnym po prostu i co się dzieje, kiedy otwieramy grupę i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam też przy okazji, jak wygląda właśnie to buchanie pary, jak z parowozu, kurczę, w przypadku
w przypadku tych innych ekspresów właśnie. Jak z tego punktu widzenia patrząc, to też wydaje się, że jednak dwa bojlery, to nie jeden bojler, że te dwa bojlery jednak dużo zmieniają. Saturacja bojlera, brew bojlera bardzo dużo zmienia. Między innymi właśnie dzięki temu nie mamy w ogóle pary w bojlerze. I to też bardzo dobrze wpływa na kontrolę temperatury po prostu w tym brew bojlerze. Oczywiście to nie jest tak, że w przypadku jednobojlerowego ekspresu do grupy ta para, która jest w poduszce parowej bojlera, dostaje się do naszej grupy. Oczywiście, że nie, natomiast samo to powoduje, że kontrola temperatury w przypadku takiej konstrukcji jest już trudniejsza po prostu. No i jak praktyka pokazuje, bardzo trudna. Bardzo trudna. Potrójny system PID w Vesuviuszu czyni cuda po prostu, czyni cuda. Prawdziwe PID w minimie pokazuje po prostu prawdziwą temperaturę w naszych bojlerach, na grupie zaparzeniowej, czy też na w bojlerze roboczym. To też nie jest taka oczywistość w jeszczemi, dlatego że wiele tych PID to są takie PID, że jak sobie tam ustawicie 92 na przykład, czy on będzie miał 70 czy 108, to on dalej będzie pokazywał 92 i to jest takie PID. I wierzcie mi, nie mało jest takich maszyn, które mają takie PID. Dobra, to może na dzisiaj by wystarczyło. Mam nadzieję, że powoli będzie się rozwijać ten mój kanał z informacjami o kawie. No bo wiecie, to jest ta akcja. A, tu jest jeszcze parę innych akcji. Lovely one, extra lovely one and ultra lovely one. Dobra, słuchajcie się. Boże. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Dziękuję Wam bardzo. No i do następnego razu z kukumą, syfonem, dripperem, V60. Moką, Hemexem, French Pressem, syfonem, czy co tam jeszcze sobie nie wymyślimy. Ale myślę, że eksplorować będziemy w dużej mierze espresso i to, co z tym espresso się dzieje. Jeśli chodzi o metody alternatywne, oczywiście też ta moja sztuka troszkę się opóźnia. Sprzęta doskonałego, a mianowicie ZM Digital, Mazera ZM Digital. Czyli maszyny totalne, jeśli chodzi o mielenie kawy oczywiście. Specjalnie skonstruowana dla specialty coffee lovers, czyli dla tych, którzy uwielbiają no naprawdę wyszukane jakości i gatunki kawy. Eksplorujemy ostatnio bardzo intensywnie same pyszności, jak ten czerwony bourbon z Brazylii na przykład. No. No to z tym smakiem żegnam Was. Pa, pa, trzymajcie się. Hej.